Jeżeli życie z podróżą, to życie Tytusa Chałubińskiego było fascynującą wyprawą górską. Jego umiłowanie gór, wędrówek, wypraw, przyrody i ludu góralskiego było tak wielkie, że po dziś dzień zasługuje na szacunek. Choć dla większości ludzi jest wybitnym lekarzem, to dla Zakopiańczyków jest kimś więcej. To dzięki jego aktywności życie górali stawało się lepsze, a Zakopane się rozwijało. To on bezinteresownie walczył z epidemią cholery w Zakopanem. Doktor Tytus Chałubiński zasłynął ze swoich wielodniowych i grupowych wypraw w Tatry. Wycieczki te gromadziły ludzi niewykształconych i profesorów, bogatych i biednych, górali i ceprów. To w ich trakcie dr Tytus Chałubiński pokazywał swoim przyjaciołom najpiękniejsze góry na świecie – Tatry. Mam nadzieję, że dla Państwa nasza wystawa też będzie interesującą podróżą. Niech to będzie wyprawa przez życie, działalność patrona Muzeum Tatrzańskiego. Serdecznie zapraszam. Marcin Warchołowski, kurator wystawy Tajemnice Tatrzańskich Wypraw dr Chałubińskiego.